Rozebrałem lampę do BMW 46 Xenony firmy ZKW i powiem wam szczerze, że nie lubię tych lamp strasznie. Nie ma co regenerować, bo po prostu te lustra, właściwie cały stelaż, wszystko jest zrobione z takiego plastiku, gdzie pod wpływem temperatury, widzicie, on się tutaj przebarwia, robi się bardzo kruchy, a nawet gdzieś tam w miejscach mocowania widać, gdzie jest przegrzany. A tutaj, gdzie jest sama żarówka, no to często widziałem nawet wypalone dziury, zdeformowane. Tego jeszcze nie rozebrałem, ale dziury nie ma, aczkolwiek widać pęknięcie. I teraz rozkręcimy ten cały projektor, zobaczymy, jak to w środku wygląda. No więc mamy sytuację, jakiej się spodziewałem, czyli no wnętrze całkowicie czarne, wypalone. Zobaczcie, jest spękane, widać to, co jest po drugiej stronie, czyli światło przebija. Jest mocno zniszczony, zdeformowany. To przy lekkim tam nacisku potrafi pękać, rozlatywać się w rękach. Tutaj jest drugi. No, tak naprawdę takie lustro nie nadaje się do regeneracji. Nawet gdy bierzemy takie lustro po regeneracji, gdzie no sporym nakładem sił jest tam wyszlifowane, doprowadzone do jakiegoś tam, do jakiejś formy pierwotnej, to i tak te pęknięcia pozostają, widać je. Mało tego, gdzieś tam przy nacisku robią się dziury, rozlatuje się to lustro w rękach. I teraz mógłbym założyć coś takiego, no ale nie chcę się pod tym podpisywać. No wiem, że to jest krótkotrwałe, wiem, że prędzej czy później to lustro się rozleci. Nawet nowe takie, z tego tworzywa, jest góra na 2 lata, no bo dziurawi się, deformuje. W związku z tym będę chciał zamontować projektory, które są metalowe. Oczywiście przygotuję takie projektory po regeneracji. Tu się nic nie wypala, nic się nie... Znaczy, lustro się wypala, ale nie deformuje się to lustro, także można je poddawać regeneracji wielokrotnie. A będzie jak nowe. Takie lustro jest robione na 2000 godzin świecenia. Także jeżeli będziemy używać świateł do jazdy dziennej, to jest nam w stanie wystarczyć na wiele lat. Oczywiście nie jest tak łatwo zastąpić taki projektor tym, który był tam oryginalnie zamontowany. I trzeba cały stelaż przerobić. Już jestem troszeczkę w trakcie, gdzie powiększam tutaj otwór. Później będziemy go wzmacniać metalowymi profilami. I ustawiać projektor tak, żeby świecił względem długiego, żeby długie i z jednego i z drugiego źródła, czyli ze zwykłej żarówki i z projektora biksenonowego, trafiały w ten sam punkt. Tyle w tym rozgardiaszu, bo zbyt dużo tego wszystkiego na stole. Za chwileczkę zrobię porządek i stricte zajmiemy się tym jednym projektorem.